moment niesamowity. Cały świat był skupiony wokół Jana Pawła II odchodzącego. Zwłaszcza Rzym. Tyle młodzieży przybyło do Rzymu, aby być z nim. Pytałem różne grupy, dlaczego tu jesteście, dzień i noc. Powiedzieli mi, on był z nami i my dziś jesteśmy z nim i chcemy go odprowadzić do domu ojca. Wiele razy mówił z tego okna, przemawiał do tłumów, które tu przychodziły. Dlatego wam dziękuję, że jesteście, że nie zapominacie, że przychodzicie pod to okno co roku. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Niełatwo jest zrozumieć pontyfikat świętego Jana Pawła Wielkiego. Najpierw dlatego, że trwał bardzo długo. Jeden z najdłuższych, trzeci co do długości. Z tym jest związana moc, ogrom wprost dokumentów, przemówień, homilii, a przede wszystkim ludzkich spotkań, także cierpienia. I to na oczach świata. Pierwszy papież, który jeśli chorował, szedł do szpitala. I wszyscy o tym wiedzieli. Jego pierwszy pobyt niezwykle dramatyczny, kiedy cały świat wstrzymał oddech i nie wiedział, czy papież wróci z tego szpitala. To wszystko było na krawędzi życia i śmierci. Ta ogromna rzesza ludzi, z którymi się spotykał, dla których był kimś niezwykłym, bo takim był, zachowała w swoim sercu, przekazywała swoim najbliższym wspomnienia. To niezwykłe przecież mówić po latach, spotkałem się ze świętym. Co więcej, błogosławił mnie Ojciec Święty. Mój rocznik seminaryjny spotka się na pierwszym roku z profesorem Karolem Wojtyłą. Byliśmy zawsze pod wrażeniem naszego profesora, świetnie przygotowany do wykładu, zawsze ze słowem przyjacielskim, rozbrajającym. Ale najważniejsze to było, jakbyśmy go podstrzegali na przerwie. Wtedy szedł do kaplicy. Widzieliśmy go zatopionego w modlitwie. Ten obraz do dziś nanosimy w pamięci. Miał długie włosy i tak trzymał się za głowę, te włosy tak spadały i on był taki zatopiony w tej modlitwie. Potem wracał i widzieliśmy, że rozmawia z Panem Bogiem. Umiłowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski, bracia biskupi z waszym wspaniałym prymasem na czele, kapłani, siostry i bracia Polski Zakonów, do was przedstawiciele Polonii z całego świata.
A cóż powiedzieć do was, którzy tu przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy świętego Stanisława, którego byłem niegodnym następcą przez lat 14. Cóż powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuję w tej chwili moje serce, a także w stosunku do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą. To bogactwo jego wynika z głębi jego wiary. Wiary, która wyrażona jest w zawołaniu biskupim Totus Tuus, odwołującym się do świętego Ludwika Grignon de Montfort, do pewnej określonej pobożności maryjnej, ale on doskonale wiedział i to wielokrotnie podkreślał, że ta pobożność maryjna, to, że on jest cały dla Maryi, wynika z tego, że on jest przede wszystkim cały dla Pana Jezusa. Właśnie Chrystus jest kluczem do zrozumienia jego pontyfikatu. I stąd to jego wołanie na placu świętego Piotra, kiedy inaugurował pontyfikat 22 października 1978 roku. Najpierw, żeby się nie bać, i to jest echo słów Chrystusa, które wypowiedział jako zmartwychwstały do apostołów, a potem, żeby się nie bać otworzyć drzwi na oścież Chrystusowi. I to dlatego, że właśnie jedynie Chrystus zna to, co kryje się w sercu człowieka. Proszę was, bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Proszę was, nie przestawajcie być z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa poety: Matko Boża, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili. Niech to na dzisiaj wystarczy. Pierwsze spotkanie tych młodych chłopaków po maturze z profesorem o tej wielkiej duchowości, z drugiej strony przyjaźni z młodymi ludźmi. On nas traktował poważnie. Nasze pytania, które były nieraz bardzo naiwne, on traktował poważnie. I starał się nam otworzyć nasze zainteresowanie, przybliżyć nas do wiedzy, zwłaszcza wiedzy filozoficznej. I to pozostało w nas. Takie wielkie zauroczenie się profesorem i kapłanem. Byliśmy szczęśliwi, że on został powołany na biskupa pomocniczego w Krakowie. Słyszeliśmy, że niektórzy mówili, że za młody, że jest zbyt ma język naukowy. Myśmy go widzieli jako człowieka, jako profesora, jako wspaniałego kapłana. I nasze życie kapłańskie było bardzo z nim związane. Otrzymałem wszystkie święcenia, od tych najmniejszych święceń, od tonsury do biskupstwa. Był kapłanem, to znaczy składał ofiarę z siebie, swojego życia. Wspominałem o jego cierpieniu, zwłaszcza tym najbardziej przejmującym dla świata, to znaczy w chwili jego zamachu w dniu 13 maja 1981 roku, ale te jego kolejne pobyty w szpitalu, aż po ten ostatni i to, co już tylko mógł napisać, wyrażając swój ból, co byście ze mną zrobili. Ale totus tuus, jeszcze po raz kolejny oddanie się i zawierzenie Chrystusowi, z którego cierpieniami łączył własne. No nigdy w moim życiu nie sądziłem i nie myślałem i nie pragnąłem, że kiedyś stanę u boku arcybiskupa Karola Wojtyły, potem kardynała. Gdy skończyłem pracę
Na wikariacie w Makowie otrzymałem dekret do starszych studiów. Mieszkałem na ulicy Piłsudskiego. Daleko, jak miałem iść na Podzamce do seminarium, to obchodziłem, żeby się z nikim nie spotkać z Franciszkańskiej 3. I potem się okazało, że arcybiskup pewnego wieczora poprzez kanclerza zawezwał mnie, żeby przyjść do niego. To było na początku października 1966 roku. Przyjął mnie w swoim gabinecie i mówi, wiesz, no przyszedłbyś tutaj, będziesz mi pomagał. Pytam, ksiądz arcybiskup, to kiedy mam przyjść? No to i teraz. No to mówię, no to przyjdę jutro. No to idź do kanclerza, niech ci pokaże mieszkanie. I tak się zaczęło zupełnie inaczej niż z wszystkimi innymi. Nie miałem żadnej nominacji, żadnego papieru. Tylko słowo arcybiskupa, przyjdź do mnie, będziesz mi służył. No i ta służba trwała razem 39 lat. Powtarzam, 39 lat. 27 lat w Watykanie, a wcześniej 12 lat w Kurii Krakowskiej na Franciszkańskiej 3 jako jego kapelan. Także moje życie kapłańskie było absolutnie związane z osobą Karola Wojtyły i Jana Pawła II. To, co mówił on o potrójnej władzy papieskiej podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, wpisywało się w wielką tradycję Kościoła. Papieże mieli tiarę, czyli nakrycie głowy z potrójną koroną, mówiącą o tym, kim jest Chrystus, jako kapłan, jako nauczyciel, jako król. I prawdą jest także to, że kiedy takie insygnia papieskie powstawały w głębokim średniowieczu jeszcze, to był także tytuł, który na pewno Grzegorz Wielki używał wielokrotnie, Servus Servorum Dei, sługa sług Bożych. Do tego nawiązywał w swojej homilii Jan Paweł II, mówiąc o pakcie, że ostatnim papieżem, który miał tiarę, był już dzisiaj błogosławiony Paweł VI. Od swojej diecezji mediolańskiej, gdzie przez lata był arcybiskupem, otrzymał taką nową, wspaniałą tiarę. Ale z niej zrezygnował i ofiarował ją po to, żeby ze sprzedaży można było przekazać pieniądze ubogim. I od tej pory już tiary nie było. Nie miał już jej bezpośredni następca Pawła VI, czyli Jan Paweł I. Nie podjął jej Jan Paweł II, ale podjął ideę, to znaczy świadomość tego, kim jest, jako ktoś, kto uczestniczy w potrójnej władzy Chrystusa kapłańskiej, królewskiej, nauczycielskiej, ale jednocześnie w tej władzy musi się przejawić to, co jest istotą i do czego wzywał sam Pan Jezus. Nie przyszedłem nad wami panować, ale żeby służyć. Niektórzy mówią, że stałem się przyjacielem. Nigdy tego słowa nie używam. Zdawałem sobie sprawę, że służę, ale służę tak, że moja osoba nie wchodzi o rachubę, jestem nieobecny. Szukano różnych fotografii, nigdy prawie mnie nie było na fotografii. Dla mnie służba była, żeby służyć temu człowiekowi, a nie służyć sobie. Pracowaliśmy, służyliśmy mu wiernie, a to przychodziło z łatwością. Dlatego z łatwością, bo on dla nas był zawsze ojcem. Ojcem kochającym. On wokół siebie stwarzał rodzinę. I ta rodzina zawsze była z nim. Życie rodziny było życiem jego. Wszystko się razem toczyło. Zwłaszcza życie w mieszkaniu papieża, w apartamencie. On był jak ojciec w rodzinie. Wszystkim się interesował. Kilka miesięcy po swoim wyborze, pierwsze swoje rekolekcje jako papież z Kurią Rzymską w marcu 1979 roku, to odnosi się do spraw ostatecznych. Nie wie, kiedy będzie jego koniec.
kiedy nastąpi kres jego ziemskiej wędrówki. Nie może też być pewny, czy spełnią się słowa, które miał mu powiedzieć kardynał Stefan Wyszyński podczas konklawy, że ma doprowadzić Kościół do nowego tysiąclecia. Tego wszystkiego nie wie, bo wiedzieć nie może. Ale tym bardziej oddaje wszystko Chrystusowi. I chce, żeby to, co by nie stanowiło treść jego życia, aż do ostatniego momentu jego pasterskiej posługi, wynikało właśnie z głębi jego wiary w Chrystusa, który go powołał, wyrwał z dalekiego kraju, wziął od tej swojej ukochanej barki tutaj w Krakowie i kazał mu iść na połów rzesz ludzkich, rzeczywiście na cały świat. I tak szedł, głosząc, cierpiąc, płacząc, uśmiechając się, przytulając tych, którzy się do niego garnęli, dzieląc ich wzruszenia. I na koniec, ostatni Wielki Piątek jego posługi, kiedy on sam przytulał się do krzyża. A myśmy pracowali, żeby on mógł spełniać bez żadnych zainteresowań drugorzędnych, trzeciorzędnych sprawami. Jak był młodym, nie było to trudne. Ale kiedy przyszły cierpienia, wiek, niedojrzałości, to jeszcze ta troska była z większą miłością robiona do końca, do ostatniego momentu. Do ostatniego momentu, bo myśmy byli przy nim, trzymaliśmy go za rękę, patrzyliśmy w jego twarz, cierpiącą, odchodzącą, i byliśmy świadkami ostatniego uderzenia jego serca. Tyle lat szedłem z nim. Uświadomiłem sobie, że teraz on idzie sam. Uświadomiłem sobie, że ostatecznie człowiek przechodzi w inny świat na spotkanie z Panem Bogiem sam. I to bardzo jest ważne w formowaniu własnej postawy w stosunku do Pana Boga. Wieczór, jeszcze przyszła myśl jakaś taka, no, wyjątkowa. Jesteśmy w przeddzień Bożego Miłosierdzia. Odprawmy Przeświętą razem z Nim jeszcze i w ten sposób pożegnamy się z Nim w czasie tej Eucharystii, o Bożym Miłosierdziu. Parę osób towarzyszyliśmy Mu, odprawiając Eucharystię. Jeszcze podaliśmy Mu Eucharystię, Komunię Świętą i za parę chwil odszedł do Pana. O tej godzinie, o której dzisiaj wspominamy, o 9:37, serce stanęło. Gdy już było jasne, że już odszedł, wtedy nie śpiewaliśmy wieczny odpoczynek, żeby dać Panie, ale razem ze wszystkimi zaśpiewaliśmy Te Deum Laudamus. Ciebie, Boga, wysławiamy na uwielbienie Pana Boga za dar Jana Pawła II, za dar tego człowieka, aby Polacy za dar naszego rodaka.